No tak. Nagrywam się od rana vlog z podróży i dotarliśmy już na miejsce, a ja cały czas się z wami nie przywitałam. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i Nuri też, oczywiście już go widzieliście. Vlog z podróży. Dokąd? Słuchajcie, przyjechaliśmy do Burdur, do rodzinnego miasta Nuriego, dlatego że powoli kończy nam się Ramadan i przyjechaliśmy tutaj spędzić święta kończące Ramadan właśnie z Nuriego rodziną. Święta, które w Turcji nazywają się Ramazan Bayramy i pomyślałam, że nagram takiego krótkiego vloga, w którym pokażę wam kilka ciekawych dla was tradycji związanych właśnie z tymi świętami. Ale jak ja to dla was nagrywam, jest niedziela, a święta zaczynają się dopiero w środę, więc dalszy ciąg tego vloga będę nagrywać dopiero za kilka dni. No ale wy zobaczycie to już za chwilę. Także do zobaczenia. Świąteczny poranek. Günaydın, dzień dobry. Witam was w ten świąteczny poranek. Dzisiaj, tak jak obiecałam wcześniej, postaram się pokazać wam kilka tradycji związanych ze świętami kończącymi Ramadan, które w Turcji nazywają się Ramazan Bayramy, czy też Şeker Bayramy, co dosłownie tłumacząc oznacza święto cukru, święto słodyczy, święto cukierków, więc będzie dzisiaj słodko i rodzinnie. Dzień zaczęliśmy od tego, że wczesnym rankiem, bo gdzieś tak już przed 7 rano, Nuri razem z tatą wybrali się na świąteczną poranną modlitwę do meczetu. Później wszyscy razem zjedliśmy śniadanie, wyszykowaliśmy się w nasze świąteczne stroje i niedługo ruszamy na cmentarz odwiedzić krewnych zmarłych. Na cmentarzu parę rzeczy wam też powiem i pokażę, ale zanim to chciałabym wam też pokazać kilka tradycji tutaj w domu. Ale zanim wam je zaprezentuję, to trochę wam o nich opowiem. Bardzo ważnym gestem w Turcji wyrażającym szacunek dla osób starszych jest gest, który właśnie można bardzo często zobaczyć przy okazji świąt. Jest to gest całowania dłoni osoby starszej, po czym przyłożenia sobie tej dłoni do czoła. Za chwilę zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Ale przy okazji świąt dzieci z rodziny, które wykonują taki gest, zbierają też drobne pieniądze jako prezent świąteczny. Bo w Turcji na święta jako takich prezentów się nie robi. Po prostu robi się zakupy ubraniowe przed świętami, żeby coś świątecznego nowego było do ubrania. A później dzieci po prostu podczas świąt zbierają słodycze i drobne pieniądze. Poza tym, skoro jest to święto słodyczy, święto cukierków, to oczywiście będzie na stole baklawa i będą też cukierki. Cukierkami częstuje się zarówno członków rodziny, jak i później gości przychodzących, ale zanim się kogoś cukierkami poczęstuje, to podaje się też kolonię, wodę kolońską do obmycia rąk. I to właśnie za chwilę zobaczycie, to wam pokażę, a później razem zobaczymy, co dalej. Dobrze, no to idziemy do salonu. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Jesteśmy właśnie na cmentarzu, dlatego mam ubraną na głowie chustę. Jeżeli odwiedza się w Turcji
albo meczet, albo cmentarz właśnie, to kobiety powinny zakryć włosy. Na cmentarzu też odbywa się modlitwa i w święta czytane są też cytaty z Koranu. Jest to też takie miejsce związane z religią, dlatego włosy należy zakrywać. I odwiedzanie bliskich krewnych na cmentarzu to też jedna ze świątecznych tradycji. I jest kilka rzeczy związanych z tym, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Myślę, że może to być dla Was ciekawe, chociaż już kilka z tych rzeczy na poprzednich takich świątecznych vlogach się pojawiło, ale są tutaj co roku nowi widzowie, więc dla Was to dzisiaj powtórzę, jeszcze raz pokażę. Turecki cmentarz wygląda trochę inaczej niż w Polsce z różnych względów. Po pierwsze, wydaje mi się, że Turcy nie odwiedzają swoich zmarłych krewnych tak często, jak to się robi w Polsce. Zazwyczaj raz, dwa razy do roku w czasie świątecznym. I też nie ma tutaj takiej kultury, żeby przynosić na groby znicze czy jakieś świeczki i je zapalać. Nie przynosi się też raczej kwiatów. Jak już, to na niektórych grobach widzę, że po prostu kwiaty żywe są wsadzone w ziemię, która jest na danym grobie. I to, co na przykład robi Nurego babcia, to zawsze przynosi na grób wodę, którą właśnie tą ziemię podlewa. Nalewa też wodę dla ptaków, które mają przylatywać i też odwiedzać zmarłych. Zostawia też dla tych ptaków kaszę bulgur i zostawia też na pomniku cukierki, które mówi, że są dla dzieci, które może by też ten grób odwiedziły, to mogłyby sobie wziąć i zjeść. Taka tradycja nie ma nic wspólnego z islamem. Tak naprawdę wywodzi się ona jeszcze z czasów przedislamskich w Turcji, z czasów szamanizmu. Po prostu jedne tradycje i drugie się wymieszały i dlatego tak to teraz w Turcji wygląda. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że turecki cmentarz jest mniej zadbany niż te cmentarze w Polsce, bo faktycznie jest tutaj też trochę zaniedbanych grobów, no ale z drugiej strony nie ma tego plastiku i po prostu tak wszystko wygląda bardziej naturalnie i też zawsze się z Nurim śmiejemy, że najbardziej zielonym miejscem w miastach jest właśnie cmentarz. Wygląda zazwyczaj tak, jakby był położony w lesie. Ale to wcale nie jest tak. Po prostu kolejną z tradycji jest to, że wsadza się drzewo koło grobu zmarłej osoby. I też po drzewach można stwierdzić, jak stary jest dany grób. No bo wiadomo, przy starszych grobach mamy już starsze drzewa, grubsze, a przy nowych grobach młodsze, cieńsze drzewa. Tak to wygląda. Zaraz Wam może tutaj znajdę jakiś przykład tego. Zobaczcie, tutaj na przykład dobrze widać, mamy dość grube, już starsze drzewo i też niedawno pewnie posadzone cieńsze drzewa. Zobaczcie, tutaj mamy kogoś datę urodzenia i datę śmierci. No jak tak na to spojrzeć, no to coś się tutaj nie zgadza. Wiadomo, że ta osoba tak długo nie żyła, więc o co chodzi? Zanim została utworzona Republika Turcji, jeszcze za czasów Imperium Osmańskiego, Turcy posługiwali się kalendarzem islamskim. I dopiero w 1926 roku Mustafa Kemal Atatürk wprowadził w Turcji kalendarz gregoriański. Więc jeżeli jakaś osoba urodziła się w czasach Imperium, a zmarła już w czasach Republiki, no to właśnie w taki sposób ma te daty zapisane. Według tego, jaki akurat kalendarz obowiązywał. Stąd właśnie coś takiego. Tutaj też ciekawostka, zobaczcie, poza imieniem i nazwiskiem jest też napisane Berber, czyli prawdopodobnie ta osoba była fryzjerem. A tutaj z kolei jest pochowana żona tego fryzjera i ona ma napisane Şefik Eşi, że była żoną właśnie tego pana Şefika. Tutaj akurat jest wejście na cmentarz, wjazd, więc będzie trochę hałas, będą jeździć co chwilę samochody.
ale chciałam Wam też pokazać to, o czym Wam wcześniej mówiłam. Właśnie tutaj z tego budynku czytany jest Koran dzisiaj, w dzień świąteczny. Bir 3 kiloluk, bir 4 kiloluk. İşte isim almadı. Mezarlıkta bayramlar. A po wizycie na cmentarzu herbatka i mamy oczywiście na święta baklawę, tutaj byrek i mamy też już letnie owoce z bazaru. Truskawki oczywiście znacie, ale tutaj mamy też owoc, który się nazywa jeni dynia i czala. Czala to są właściwie niedojrzałe migdały, ale w takiej formie też je właśnie w Turcji, najczęściej z solą. No i oczywiście herbata, czaj. No to siadamy do stołu. No dobrze, i tutaj będziemy powoli kończyć tego vloga. Będziemy już sobie po prostu teraz dalej świętować. Na pewno też zejdą się jeszcze jacyś goście. Więc zostało nam tylko teraz Wam życzyć wesołych świąt, jeżeli wśród naszych widzów są osoby, które też obchodzą te święta. Czego życzymy po turecku? I bayramlar. I bayramlar. I do zobaczenia w kolejnym vlogu już niedługo. Görüşürüz. Bywajcie. Bir bakayım aklımdayken. Burdur'dan Antalya'ya. Bakıyoruz.